Dzisiaj pomówimy o syndromie matki Polki w kontekście dawania dzieci pod opiekę innym. Już prawie podjęliśmy decyzję o wynajęciu opiekunki do dziecka. A zaczęliśmy się nawet rozglądać, robić research wśród znajomych. I z czym się spotkaliśmy? Jak ja miałam dziecko w waszym wieku, to nie miałem nikogo do pomocy. Obcemu dziecko zostawiać? Nigdy w życiu. To matka jest od zajmowania się dzieckiem. I tak dalej, i tak dalej. W społeczeństwie wciąż dominuje pogląd, że to tylko rodzice mają wychowywać dziecko. Dziadkowie? Tylko go rozpuszczą. Opiekunka? Obca osoba w domu? A jak coś się stanie? Popularny obecnie pogląd o wychowywaniu dziecka wyłącznie przez rodziców jest stosunkowo nowy i przynajmniej kłopotliwy. Jakie są więc korzyści dzielenia się opieką z innymi? Zapraszam. Cześć, tu Leszek, tata Tomka, a ty oglądasz kanał Praktyczne Rodzicielstwo, gdzie co tydzień próbujemy razem odkrywać nowe idee związane z trudami i psychologią wychowania. Jeśli ci się podobało, subskrybuj ten kanał po więcej, zostaw lajka i komentuj, jeśli chcesz, żeby YouTube wiedział, że ten film jest dla ciebie wartościowy. No to lecimy. Pierwsza rzecz. Niezastąpiony dziadek i babcia. Przecież jeszcze do niedawna w domach dominował model rodziny patchworkowej. Dzieckiem zajmowali się, upraszczając, wszyscy. Byli to dziadkowie, rzesza ciotek, wujków, nieraz i dobra sąsiadka, jeszcze wcześniej guwernantka. Dlaczego ten model opieki zanikł, a zastąpiony został krzywdzącym wszystkim modelem wychowania dziecka wyłącznie przez rodziców? Ciężko powiedzieć. Czynników jest sporo, choćby sam fakt, jak to się określa, atomizacji rodziny, gdzie rodzina jest jak ten samotny atom, wiąże tata, mama, a dzieci jak elektrony kręcą się dookoła. I potem długo, długo nikt. A jednak oddawanie dziecka pod opiekę do dziadków może uratować zdrowie psychiczne rodziców, ich dobrostan zawodowy czy nawet stosunki na linii rodzic-dziecko. Ba, warto dodać, że dzięki temu dziadkowie czują się dalej potrzebni i mogą odnaleźć na nowo dodatkowy motor napędowy do życia w dobrej kondycji. Z własnego doświadczenia przyznam, że dziadkowie chętni do pomocy to prawdziwy skarb dla młodych rodziców. Skąd to wiem? Bo odczuwam bardzo dotkliwie ich brak. Dziadek i babcia to instytucja pierwszej pomocy w walce o wolny czas dla siebie, bo co jest lepsze niż pozostawienie dziecka pod opieką kochającej rodziny? Oczywiście pod warunkiem, że jest kochająca. Bliskich, którzy chętnie się nim zajmą, czegoś ciekawego go nauczą. Opieka starszych osób jest ogromnie ważna dla rozwoju dziecka. Dynamika dziadków jest z reguły znacząco różna od dynamiki rodziców, a przynajmniej ich doświadczenie życiowe jest znacznie większe, co przekłada się na inne podejście do młodego człowieka. Zajmowanie się dzieckiem przez osoby inne niż rodzic pozwala na tworzenie kolejnych więzi społecznych, poszerzając krąg najbliższych osób, z którymi dziecko może czuć się bezpiecznie. Jest to ogromnie ważne dla rozwoju dziecka w kontekście społecznym, pomaga mu w nauce otwartości i ciekawości świata. Dziadkowie mają z reguły więcej czasu niż rodzice, no chyba że jeszcze pracują. Mogą mieć także hobby, w które może zaangażować się dziecko, np. działka, ryby, zbieranie grzybów itd. Spędzanie czasu z dziadkami to ogromna frajda i radość dla dziecka, szczególnie gdy może spędzić w ich domu kilka dni. Druga rzecz. Wypalenie rodzicielskie też istnieje. Jak często zdarza się wam siedzieć obok dziecka, kompletnie nie interesując się, co ono robi? Jak często na placu zabaw po prostu z kimś rozmawiasz lub, w cudzysłowie, siedzisz w telefonie? Nie masz pomysłu na kolejne zabawy, a czujesz się wypalony. Wasi znajomi już o was nie pamiętają, bo jak można pamiętać o kimś, kogo nigdy się nie spotyka? No właśnie. Daj sobie czas wolny. Zadbaj o siebie. Pozwól sobie odpocząć. Oczywiście dziecko to członek rodziny, ale tak samo jak czasem mamy ochotę odpocząć od swojego partnera lub nie chodzimy z nim wszędzie, tak samo jest z dzieckiem. Nabierzesz energii i inspiracji, a przede wszystkim chęci do opieki nad swoim dzieckiem. Nie bój się spojrzeć prawdzie w oczy. To zupełnie normalne, że czasami masz dość. Nie bój się przyznać. Chęć odpoczynku od tego cudownego młodego człowieka wcale nie oznacza, że go nie kochasz, czy jesteś wyrodnym rodzicem. I tak samo jak my potrzebujemy odpoczynku, tak samo nasze dziecko może go potrzebować. Może ostatni nieznośny wieczór był spowodowany przesytem rodzicami. Dajmy mu zatem możliwość spędzenia czasu z innymi dorosłymi, wówczas rodzice staną się bardziej atrakcyjni, nie spowszednieją. Trzecia rzecz. Zadbaj o swoje życie społeczne. Wiele rodzin przyjęło szablonowy model, gdzie mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wracający po pracy mężczyzna odciąża swoją partnerkę, przejmując dzieci, żeby ona mogła ogarnąć bałagan i gotowanie, czyli dalej pracuje. Nie wychodzą za wiele. Czasami do dziadków, bo przecież z dziećmi ciężko. Nie zapraszają znajomych, bo wszyscy utknęli w podobnym schemacie. Niestety, takie przeciążone obowiązkami osoby po pewnym czasie tracą nie tylko wigor, ale i kreatywność i ogólnie chęć do działania.
Co więcej, ciągłe siedzenie w domu, w przypadku matek, które preferują taką formę opieki nad dziećmi, powoduje, iż osoby te są niejako odsunięte od życia społecznego. Pozostaje im kontakt z innymi matkami na placu zabaw, ewentualnie telefon do równie sfrustrowanej matki koleżanki, czy też, w cudzysłowie, jak to się mówi, matki Polki. Skutkuje to ogromnym ludzkim nieszczęściem, nie tylko matek, ale i ojców, a przede wszystkim dzieci. Pomyśl, jak wiele mogłoby się zmienić, gdyby taka rodzina poprosiła kogoś o opiekę nad dziećmi raptem 2 popołudnia w tygodniu. Rodzice w końcu mogliby wyjść, spotkać się z innymi rodzicami, którzy też zostawiliby dzieci z innym opiekunem i mogliby w końcu porozmawiać, nabrać energii na kolejne dni, albo po prostu pobyć razem, a może każdy osobno. Najważniejsze, że wszyscy z ulgą by odetchnęli. Czwarta rzecz. Opiekunka najlepszym rozwiązaniem. Większość osób wciąż uważa opiekunkę do dziecka za luksusowy wymysł, zupełnie niepotrzebny, jeżeli dziecko ma rodziców. Często też kojarzy się ona w większości osób z serialową nianią Franią, albo wręcz przeciwnie, z karnym jeżykiem superniani. Ze skrajności w skrajność. A nie musi być tak wcale. Uświadom sobie, że żadna z tych wizji nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Opiekunka do dziecka może być twoją ogromną pomocą. To ty ustalasz z nią warunki opieki nad dzieckiem. Aktualnie profesjonalne agencje oferują pomoc w znalezieniu niani odpowiadającej twoim preferencjom. Przestań zatem myśleć szablonowo i spróbuj. Pamiętaj też, że opiekunka należy się tylko parom, gdy oboje rodziców pracuje i tylko na czas pracy. Wszystkim rodzicom należy się pomoc. Wynajęcie niani nie oznacza wcale zatrudnienie jej na pełny etat. Możesz potrzebować jej pomocy raptem kilka razy w tygodniu albo kilka razy w miesiącu, na krótsze okresy czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak sobie poradzić z oddaniem dziecka pod opiekę niani, zacznij od dosłownie kilku godzin tygodniowo. Możesz wówczas być w domu i mieć wszystko na oku. Ale zamiast aktywnie zajmować się dzieckiem, możesz spokojnie wypić kawę, poczytać książkę, czy po prostu odpocząć, bez wyrzutów sumienia, i to jest chyba najważniejsze. Dla rodziców nawet te kilka godzin tygodniowo to szansa na nadgonienie zaległości w sprzątaniu, w małym remoncie, czy po prostu kontaktach towarzyskich i wzajemnej intymności. Nie czarujmy się. Posiadając dziecko, nie możemy sobie pozwolić na częste wyjścia do kina ze znajomymi czy na inne rozrywki, nie korzystając z pomocy z zewnątrz. Koniec kropka. Nie zabierajmy malucha na piwo, na strzelankę do kina, czy nie pójdziemy z nim na romantyczną kolację. No sprawdzone to jest, no nie pójdziecie. Nie upieraj się zatem w twierdzeniu, że nigdy nie pozwolisz nikomu zająć się swoim dzieckiem. Zrób to dla niego, a przede wszystkim dla siebie. Jeśli ci się podobało, subskrybuj ten kanał. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!